Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shake Sandwich. Dzisiaj jesteśmy na zabójce i dzisiaj spróbujemy sobie zrobić apkę, przygotować się jakoś w miarę sensownie na legendarny loch. Ja nagrywam to w czwartek, Wy to widzicie w piątek, więc nie zdziwcie się, że tu jeszcze nie ma eventu, no bo będzie event Golda i tak dalej tuż, więc tutaj się będzie na pewno dużo, dużo działo. Niestety o godzinie 18 będę w pracy, żeby nagrać dla Was też legendarny loch. Także te odcinki delikatnie się przesuną, ale w sobotę już dostaniecie na pewno odcinek z legendarnego lochu i być może będzie to odcinek z wojownika, tak nietypowo, nie będzie maga, będzie to odcinek z wojownika, gdzie tam zrobimy sobie całe podejście na legendarny loch, a potem dopiero sobie puścimy maga, początek lochu, tam kawałek lochu i potem zabójcę też kawałek lochu, bo będziemy tam szarżować na początku. Więc tak to mniej więcej wygląda. A ja jeszcze przypominam Wam o łapeczce w górę, przypominam o subiku, przypominam o komentarzu i linkach w opisie, czyli fundusz wsparcia na peceta i Discord dla widzów. Zachęcam, a my już zaczynamy. Dostaliśmy dzisiaj 15% do run. Dostaliśmy też jakiś taki klejnocik na szczęście, który myślę, że sobie nie wrzucimy dzisiaj, bo dzisiaj musimy wrzucić epika. Nawet wrzucimy pewnie tego epika tutaj. A zręczność się zmienił, szkoda, że nie ma dziurki, bo na pewno by był bardzo fajny dla nas. Więc to mogę na razie tu zostawić. Za urą stoimy średnio, bo 410 na 550, więc jutro prawdopodobnie wrócimy sobie z wyklasa, żeby to mniej więcej jakoś wyrównać, żeby dużo nie stracić. No ale co zrobić, no takie życie. Ewentualnie klejnot by nam dał 60, drugi klejnot by nam dał 120, to i tak troszkę za mało, więc musimy wrócić wyklasa i epika, żeby tutaj coś z tą aurą zrobić. Więc tak to mniej więcej wygląda. Czy my mamy tu coś ciekawego? Ekwipunku w zbrojowni. Lepszona jakość przedmiotu, fajna rzecz, tylko że za grzyby. To nas nie interesuje. Tutaj potki dosyć średnie, więc też nas to nie interesuje. Amulety dzisiaj, więc amuletów. Mam jeszcze jakiś amulet, ok. Więc to jest spoko. Więc mamy troszkę więcej miejsca. Jak tu stoimy z rozmontowaniami? Myślę, że to byśmy mogli nawet rozmontować. Szkoda, że ta broń jest naprawdę super, tylko że nie ma runy. Więc niestety, ale pójdzie na rozmontowanko, to też pójdzie na rozmontowanko. I myślę, że możemy sobie już powoli zaczynać to, co chcemy zrobić. Więc zaczniemy od tego, że nakarmimy sobie jaduna, bo już w końcu go złapałem po kilku dniach męczarni. Tutaj sobie nakarmimy naszego ptasia na stówę. Niech już ma. Tutaj 18 jabłek, bo nie mamy nadal tyrka. Tutaj sobie smokiego dokarmimy też fajnie. I nasz szlałwąż, który głoduje, w końcu dostanie jakieś jedzonko. Więc tak to mniej więcej wygląda, więc spróbujmy sobie jeszcze tego tyrka może pokonać, może na odcinku padnie. Kto to wie, może jest jakaś duża szansa na to. No, a jak nie padnie, no to po kole. Po awce spróbujemy do wyczerpania limitu grzybów. Może akurat się uda, chociaż szczerze mówiąc wątpię. Więc dobra, to mamy za sobą. Tu możemy odebrać ten milion golda, tego expa. Tu przebierzmy się, żebyśmy tutaj zyskali troszkę więcej i lecimy z tą aweczką. Staramy się wybierać jakieś takie w miarę sensowne te misje. Powiedzmy, że ta dycha jest spoko. W sumie. Najważniejsze, żeby wypadły jakieś jedzonka. To byśmy jeszcze chcieli tutaj z tych misji. Może jakiś item po prostu na ulepszoną jakość przedmiotu. Jakby nam wypadł, to też by było spoko, bo by nam się przydał do seta. Gdzie byśmy wchodzili na legendarny dungeon. O, fajna czerwona, spoko, weźmiemy i jest nawet śliwka, więc bierzemy tutaj pięknie. Dobra, fajna piątka się trafiła, więc też jest spoko. Tak średnio powiem Wam szczerze, że lubię nagrywać dwa odcinki jednego dnia, wolałbym nagrywać dzień po dniu,
po jednym odcinku. Z tego względu, że wtedy jesteście mniej więcej na bieżąco. A tutaj jak nagrywam w czwartek, a wy to dostajecie w piątek, no to niby spoko, bo to jest tylko jeden dzień obsuwy, ale nie zawsze da się zrobić tak, że możemy sobie tutaj pozwolić na to, żeby nagrywać codziennie. Bardziej, że czasami wstaję naprawdę wcześnie rano i nie chcę budzić mojej partnerki, więc muszę zrobić tak, jak muszę. To jest dobra misja. To jest na pewno dobra misja, więc bierzemy te buty na ulepszoną jakość przedmiotu. To możemy sobie nawet gdzieś tutaj u góry odłożyć, bo to przyda nam się na legendarny dungeon, więc jeszcze dwa itemy takie by nam się przydały. Ale bym się nie pogniewał. No tamtych butów za grzyby już nie musimy kupić. Dobrze by było coś trafić jeszcze innego. Tutaj może weźmiemy tą dwójkę na czerwoną, niech ona sobie tutaj prześmiga. Tutaj weźmiemy sobie siódemkę. Tu jakiś jeszcze item poproszę. Tutaj siódemka za 2700, spoko, fajna misja. Na razie jesteśmy, z tego co widziałem, dwa grzybki na plusie. Więc mamy dodatkowe dwie próby na tyrka. Zobaczymy jak to będzie dalej. Jedną próbę. Na razie tylko mamy w zapasie, bo przecież jedno darmowe piwko było. Więc mam nadzieję, że dostaniemy tu jeszcze jakieś dodatkowe grzybolki. Tutaj co? Odporność na błyskawice, to nas nie interesuje. Weźmy to 3300. Niech ono się tutaj nie pałęta nigdzie. 2400 też chętnie. Znowu jakieś budki. Szansa na legendarne artefakty na razie zostanie, bo już nie mam do zmontowań. A jak się zapchamy, to będziemy myśleć, co tu zrobić dalej. Mamy kolejne jabłko. Tutaj weźmiemy. Na razie grzybów nie widać. Więc to jest troszkę szkoda. Mam nadzieję, że chociaż koło nas troszkę podratuje. Bo koło też nam się tutaj, mam nadzieję, że dość mocno przyda. I zaraz sobie zobaczymy, jak my tutaj stoimy z tymi wszystkimi rzeczami. Jest piątka i bierzemy kolejne tutaj piwka. No i tak jak mówiłem, mamy na razie tylko jednego grzybka nadmiaru. No i trochę kicha. Kolejne buty. One są dość drogie, więc na razie też zostawię. Są trochę tańsze od tego klejnotu. Więc mówię, że klejnoty będą naszym takim wyznacznikiem, co możemy sprzedać, co możemy rozmontować. Tutaj jakieś bronie, ale to raczej nic ciekawego. Ani run, ani dziur. Więc takie sobie. Tutaj weźmiemy sobie tak. 3600, fajna misja, spokoj, broń. 213 out, nie ma nic, to wyrzucimy, bo już się zaraz zapchamy. I dobra, jest jeżyna spoko. I zrobiliśmy walki w pupilach, ale to dzisiaj zrobimy sobie tylko jedną, więc zaraz sobie tam przejdziemy. Tutaj weźmiemy sobie dwójkę. Tutaj czerwona. Weźmy tą czerwoną, tracimy tylko 200 tysięcy expa, zyskujemy 400 tysięcy złota, więc to jest dobry deal. Tu sobie weźmiemy siódemkę. Znowu jakieś buty. Oni z tymi butami dzisiaj poszaleli, czy co? Także tutaj możemy sobie znowu wziąć czerwoną. Jest jeżyna, ale grzybów nie widać. Grzybów nie widać niestety. To jest troszkę problem. Mam nadzieję, że mimo wszystko koło coś tutaj dorzuci. Dobra, jest fajna dyszka, która nam dodatkowo ustawia 2,5 minuty. Też fajne. Nie? No i ostatni browarek. Ostatni browarek. Co nam przyniesie? Przyniósł nam cytrynę. Okej. Tutaj weźmiemy sobie piątkę. I teraz musimy czekać na tego paladona nieszczęsnego do epika, żeby go zacząć karmić. I to jest troszkę kiepskie. Truska. Trójka. Z butami. Trzeba wziąć to z butami. Zyskaliśmy chyba jednego grzyba jeszcze. Tu sobie ustawimy wartę.
na 3 godzinki nie mamy miejsca, więc powiedzmy, że te za 400 można sprzedać. Te za 500 też sprzedajmy, bo i tak pewnie ją tutaj pozbędziemy trochę tych złomów niedługo podczas tego legendarnego dungeonu. Więc dobra, możemy się przebrać, możemy sobie teraz zakręcić kołem. Niestety nie mamy tutaj żadnych przesłanek co do lucky coinsów, więc mamy tylko 19 prób. Dobra, wyrzućmy. Więc liczymy na jakieś grzybki. Są 3 grzyby, jest nieśmiertelka. To mi się akurat podoba. Co mamy? Duszę, spoko. Trochę odłamków. Są kolejne grzyby. Jeszcze może jakieś grzybki. Item. Amulet. Amulet akurat sprzedamy. Mamy kolejne grzybki, więc jest spoko. To idzie tu. Rozdajemy staty. Szybko poszło. Więc tak to mniej więcej tutaj będzie wyglądać. Tu możemy dodać jedną statystykę szczęścia, żeby to ładnie wyglądało. 1280. No i powolutku zbliżamy się do tego 290 poziomu. Mamy 12 prób na cyrka. Możemy teraz też jeszcze, zanim to zrobimy, pokonać portal do piekieł. Za dużo nie zrobiliśmy, podejrzewam. Kupil gildyjny 22% już, więc fajnie, 21%. To dalej, portal solo. Portal solo, wczoraj 16%, ciekawe jak dzisiaj. Dzisiaj troszkę lepiej, 23%. Ale tutaj na pewno dużą różnicę zrobiłyby nam bronie nowe. Zdecydowanie. Tutaj nowe bronie by nam zrobiły robotę. Ale tych broni tutaj niestety nie dostajemy. Więc dobra. Co my mamy dalej do zrobienia? Spróbujmy kogoś zaatakować na arenie. Tutaj ktoś robił awkę, więc był prostym przeciwnikiem. Tutaj myślę, że dobrze by było to zresetować. Jakie są oferty? Ciekawego, zresetujmy to sobie. 199 oktylionów, nawet przyjemnie. I dobra, walka pupili. Czy coś tu możemy jeszcze dokarmić? Chyba już nie na dzisiaj. Zangetsu, 220 karmi w wodzie, to na pewno ma dość sporego tutaj lałwęża już. Więc spróbujmy może naszym mrokiem. Podejrzewam, że teraz ta woda będzie już taka mocna, że dzisiaj możemy przegrać wszystko. No liczymy, że ten szlawąż nie pokona naszego Lilarysia. Ale to no, na szczęście nie pokonał. Więc jest spoko, możemy sobie dokarmić naszego szlaufa na 44. No bo ten nasz 44 jeszcze nic nie zrobi, ale takie 60-ki, 70-ki już będą naprawdę mocne. Tu mamy to zrobione. Został nam loszek i walniemy sobie piramidę szaleństwa, spróbujemy szkaradnego demona sobie pokonać. Tylko że bez krytyków to my tutaj nie podziałamy. Sia musi zrobić dużo, zrobiła dużo, ale czy my to udźwigniemy? Obawiam się, że może być ciężko. Musimy sporo unikać, może jakieś krytyki bym chętnie zobaczył tutaj jeszcze. Bo na razie jest ok. Tylko że on też niestety unika. Dobra. I teraz jeszcze jakiś krytyk. Unik. No i widzicie, że było blisko, ale jednak znów daleko. No i co? No, zostało nam tak naprawdę liczyć, że pokonamy tego cyrka tutaj w te 12 prób, które nam zostały. I zobaczymy, czy się uda. Na razie dostaliśmy kryta. To nie jest przyjemne. Nie chcemy tutaj, nie możemy tutaj nic uniknąć. Ciężko to wyszło. Ta pierwsza próba, zobaczmy jak wyjdzie ta kolejna. Będzie ta szczęśliwa próba w tych 12. Jeśli będzie, to jeszcze być może machniemy sobie Paladona ptasiem. Ptaś już też dobił do setki, to tego Paladona też by się dało tutaj nam
pokonać. Nie możemy dostać obrażeń. Jest unik. 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 Krytyk. Unik. Nie było krytyka. Gdyby to był krytyk, to byśmy to wygrali. To była naprawdę fajna próba. Dobra, zobaczmy następną. Zobaczmy następną. Zapowiada się. Miło. Zobaczmy. No, sporo blokuje Tyrek. Też jakoś tutaj staramy się uniknąć. Ale znowu dostaliśmy kryta. To się złożyliśmy. Następna. Następna walka. No zobaczmy. Zobaczmy, jak my tutaj będziemy wyglądać. On ma dwa razy więcej życia. I ma też mocniejsze ciosy. No niestety, ale potrzebujemy tutaj naprawdę, naprawdę dużo tych uników. Najlepiej jeszcze krytów dodatkowo. Tutaj dwa kryty nam siadły na początku. Nawet trzy, ale on też krytuje. To jest delikatny problem. To jest delikatny problem, więc to walka jest do zapomnienia. Bierzemy kolejną. Kolejną próbę. Być może szczęśliwą, bo zostało 7 grzybów. Zobaczymy, czy to nam siądzie. Jest krytyk, ale od niego też. Nie możemy już dostać kryta. Prawdopodobnie zwykłego ciosu też już nie możemy dostać. A dostaliśmy kryta, więc złożyliśmy. Kolejna próba. Ej, no ciężko będzie, ciężko to zrobić, naprawdę. Niby to jest mega proste przejście, ale czasami potrafi tutaj napsuć nerwów dość poważnie, jak widzicie. Jeszcze 5 prób nam zostało. I raczej się nie uda. Przynajmniej w tej próbie. No dokładnie. 4 próby. 4 próby jeszcze nam zostały. No dawaj, Wiki. Dawaj. Jutro byśmy złapali tego Tyrka już. Patrzcie Państwo, jaki uparty bydlak. Jeszcze zaczyna od krytyka następną próbę i bloku. My już nie mamy pół życia, a jemu tam dopiero coś tam ruszyło. Kiepsko, kiepsko to widzę. Bardzo kiepsko to widzę. Dwie próby. Dwie próby nam zostały. Zobaczmy, no ja będę to próbował oczywiście darmówkami jeszcze przez dzisiejszy dzień. Ile będę miał czas zrobić te darmówki w pracy. Bo może być naprawdę różnie. Więc tak to wygląda. To będzie chyba do jutra bez Tyrka. Ostatnia próba. Będzie szczęśliwą. Zobaczmy. Dobrze się zapowiadała. Na razie też jest jeszcze ok. Ale teraz już nie możemy nic dostać. A on ma jeszcze ponad 6 milionów życia. Ponad troszkę mniej niż 6. A dostaliśmy kryta. I się złożyliśmy. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o naszego Tyrka. Nie mamy go nadal. To już chyba trzeci dzień. W końcu diabełek po 3 dniach padł, więc może i Tyrek padnie. A my tutaj idziemy na naszego hazardistę. I próbujemy co wygrać? No wszystko tak naprawdę, bo nie mamy nic. Budujemy kwatery 15, mamy twierdzę 15. Na salkę nas nie stać, bo jest dość droga. Więc im więcej surowców tutaj dostaniemy z koła czy od hazardisty, tym bardziej kiwi. I tutaj pójdziemy może sobie w kamień, bo kamienie mam troszkę mniej. Więc będę próbował celować w kamień, ile będzie sens tego celowania. Kamień, tutaj weźmiemy sobie psydry może, żeby cokolwiek wygrać. Tutaj może łamki, tu może coś. Tu drewno, bo są dwa. Też nie udało się. No hazardista dzisiaj uparte. Bydle. Tam nie chce dać. Może duszę chociaż. Też nie. No i zobaczmy, jak tutaj w ogóle stoimy też w podziemiu. Nie kliknęło mi się odebranie magazynu drewna.
Tutaj odbierzmy sobie troszkę złota. Jutro nam się skończy ekstraktor 13 i jesteśmy dość blisko już tutaj tego trenera 12. I więc być może jutro, jak dostaniemy jedną paczkę dusz, to będziemy mogli sobie tego trenera gladiatora na poziom 12 wstawić. To nam się zakończy dokładnie o godzinie 9:23. Będę już w pracy, więc podejrzewam, że awkę sobie zrobię wieczorkiem dopiero. Tutaj na naszym zabójce, żeby tutaj już wszystko na spokojnie podziałać. Może do pierwszej tutaj paczki dusz sobie zrobię jeszcze jakoś w pracy, w perwie. Zobaczymy, żeby tego trenera dość szybko tutaj postawić. Ale teraz znajdźmy bohatera 278+, więc to jest Nigo cały czas. Mam nadzieję, że tutaj wygramy. Aha. No tego się akurat nie spodziewałem, że pierwsza walka będzie przegrana. Ale dobra, tutaj trochę odrobimy. Zyskaliśmy trochę. Szkoda, że ta pierwsza walka była przegrana. Nawet na 275 poziomie przegraliśmy. No to jest troszkę unlucky, bardzo nawet unlucky, bo na 270 były takie bliskie próby, raz przegraliśmy, ale jak podbiłem tego władca na 275, to już nie było takich prób, gdzie zostawało nam mało i byłem raczej przekonany, że tutaj będziemy sobie bez problemu dawać radę. No niestety 277+ dzisiaj zostało, więc spadliśmy o jeden punkcik, ale mamy 74 miejsce. Nie jest źle. Myślę, że sobie tutaj na evencie to już troszkę nadrobimy. Tego Nigo już będziemy sobie spokojnie klepać. I prawno, chyba tyle tutaj z tego odcinka. I tak wyszło dość sporo. 22 sekundy. O, jeszcze arena. Właśnie mi się przypomniało, że możemy sobie jeszcze tutaj kliknąć arenkę naszą. Rozbudujmy sobie tą naszą arenkę. Niech ona nam tu już leci, niech się zbiera, bo to zawsze troszkę więcej czasu dla nas będzie antenowego, że tak powiem. To sobie tak pięknie poklikamy tutaj, 1800, 1900, że już pułapki tutaj mam na 1900 po pierwszym kliknięciu. To jest naprawdę fajny wynik, powiedziałbym szczerze, 2000 na tej stronie już. 100. 2200 powinno tutaj wskoczyć. Tu 2300. Tyk. I tu 2300 jeszcze. Ale jak tutaj po takim szybkim rodu będziemy zyskiwać już 2500 na siedzisku, to już będzie naprawdę sympatycznie. Także tutaj już niedługo właśnie to będzie się działo. Więc zobaczmy, co my tu jeszcze mamy do zrobienia. Spróbujmy kogoś znaleźć do pokonania. Powiedzmy, że tego berserkera spróbujemy sobie uderzyć. Niestety się nie udało. Mocny level na statystyki. Więc niestety tutaj nie mamy już nic kompletnie do kupienia. Tutaj też nie mamy nic do kupienia. Nie kupuję tych potek, bo to szkoda golda. Być może coś by tam było pod spodem, ale wolę nie ryzykować. No tutaj nie pokonaliśmy tego naszego cyrka niestety naszym wykusiem. No i zbierają nam się te jabłuszka tutaj zdecydowanie mocno. No i jeszcze tego Paladona by się zdało pokonać. Ale na epickie szaleństwo nam się nie śpieszy, bo nie będzie teraz epickiego szaleństwa dość długo. Bo jak to mówią, że tutaj nie ma w następnym evencie też chyba raczej nie będzie, więc jakoś damy radę, musimy przeciopać tym ptasiem 100. A te osoby, które poszły w oko, no to teraz dużo na pewno zyskają, jeśli pokonają Heraldona i zamkną wieżę. Więc gildia tutaj powolutku rośnie, tutaj mamy wszystko zrobione. Tutaj też wszystko zrobiliśmy, Hydrę też zaatakowaliśmy. Więc dobra, no to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawicie łapkę w górę na pocieszenie, że nie pokonaliśmy tylko. A i tyle. Trzymajcie się ciepło i na razie.